Znacie to, kiedy spotykacie kogoś, z kim od dawna nie gadaliście, do kogo od dawna się nie odzywaliście, kogo od dawna nie widzieliście, o kim zapomnieliście i czujecie się winni z tego powodu? No, tak się tutaj teraz czuję. Witajcie ludzie, z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy w Super Mario Maker. 14 odcinek. Muszę powiedzieć, że planowałem tego let's playa już nie ruszać. Planowałem zacząć nową serię Super Mario Makera w... no, tak jakby od odcinka pierwszego, gdzie będę grał tylko w poziomy online. Ale zmieniłem swoje zdanie parę dni temu, postanowiłem, że będę kontynuował tą serię dalej, bo taka zła nie była i no, witajcie przy 14 odcinku Super Mario Maker. Czy wam pokazywałem budowanie podwodnych poziomów? Chyba tak. Jeżeli nie, to zrobimy to później. A teraz kontynuujemy to, co zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Ludzie, to jest... Nie. Dzięki. Z powrotem chcę tu wyjść. Tu. Skończyliśmy na poprzednim odcinku w wyzwaniu z Tumario, prawda? Czy to jest nadal zapisane? Pokaż no. Trudny, prawda? To był trudny. Nie? Nie ma tego. No to co zrobić teraz? Co zrobić? Zaczynamy od Stumario. Może się jakieś poziomy lepsze znajdą. Dobra. No powiedziałbym, że pójdziemy na początek na... Dajmy trudno, od razu będzie... Nie! Długo tutaj się na tym... Długo tego nie ruszałem, dlatego... Trochę teraz dziwnie może tutaj to działać. Nowa gra! No, spróbujmy tutaj. Oj ludzie, to dopiero drugi odcinek z normalnego let's playa w tym roku. Pierwszy zaczynałem w styczniu, a teraz 6 miesięcy później. Kolejny. Mój Boże, ta pitch porywana nadal nic się nie zmieniło. Tylko teraz trochę dłuższego zamku. Dłuższy zamek, tak. Dłuższa droga do zamku. No zobaczymy, czy poziomy teraz znowu będą takie... Czy trafią mi się zjebane poziomy, czy będą fajne. Hello Cannons, Chop Rhine Blues. Od Shiitake. Wasze poziomy też się niedługo pojawią. Jeżeli... O, Hello Kitty. Eja. Hello Kitty, Hello Kitty. Widziałem wczoraj piosenkę o takiej kanadyjskiej piosenkarki, dość znanej, Avril Lavigne, czy jakoś tak się nazywa. Nie wiem co o niej myśleć, ale znam ją już od dawna, w szkole, w podręczniku mieliśmy kiedyś o niej mowę. Podobno jest fanką anime, nie? I zrobiła piosenkę o nazwie Hello Kitty. To jest trochę... No, nie wiem co o tym myśleć, to jakoś to, coś ta piosenka wzbudziła moje zainteresowanie, nie wiem dlaczego. Nie wiem, to chore. No, właśnie. To było teraz naprawdę debilne, coś takiego mi się nie zdarzyło od dawna. No, gra mnie tutaj ładnie wita, albo ja ładnie grę witam, dobra. Teraz normalnie. Trochę pewności siebie. Ła! Że tu na dole nic nie wyskakuje? Okej, dobrze wiedzieć, że tu na dole nic nie ma. Fuck! Trochę teraz panikowałem, za dużo się tutaj dzieje. Ale jak na razie wygląda ten poziom dość ładnie. Zobaczymy, czy mnie powita dalej dość w ten sam sposób. Ale naprawdę, Hello Kitty? Hello Kitty, arigato. Dokładnie, super. Mój Boże. Może mi pomoże, jeżeli mnie stąd... Nie, dobra, to chyba musiałem. Tak, postąpić! Mamo! W dół! W dół! A, to była zmyłka! Co? Nie. A, ty! Nie! 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 O, ślizgasz się, ty Marianie, ty. Cholera jasna. Dobra, za chwilę się uda. No, muszę się wgrać. To pierwszy raz, że gram od tych 6 miesięcy, czy tam, znaczy... No, może od 3 miesięcy, bo nie licząc tych, gdzie nagrywałem waszych poziomów. O! Udało się! Bu! Fuck! Oh my god! I like it! Nie! Ty zostaniesz tu! Tu i tu! O! Tutaj szybko! O, jasne! No, wiedziałem, że tak będzie wyglądało. Co tutaj mam? Jak mam to przeżyć? Macie jakiś pomysł, jak mam to przeżyć? Bo ja tego nie widzę. Gdzie... Ej! Jestem Hello Kitty! Mip, mip!
Hello Kitty to gry, seria, czy w ogóle franchise? Nie wiem. Nigdy się nad tym tak bardzo nie interesowałem. Wiem tylko, że są tam jakieś torebeczki i różne takie inne... No. Artykuły z Hello Kitty. Nie wiem, czy to w końcu serial, czy co to było. I don't know. But I don't care. Chociaż niby mnie to obchodzi, bo się pytałem o to teraz. Cholera jasna, co to było? Myślałem, że zdążę. No, głupi jestem. Wiem. Okej, spokojnie. No, mówiłem, że wakacje to może wróci i wróciło. Ale właśnie zastanawiałem się nad tym, czy zacząć nową serię. Ale jako, że ta seria aż taka zła nie była i da się oglądać, to wrócę teraz. Planowałem, że ta seria będzie trwała 100 odcinków około, albo więcej. I mam zamiar dotrzymać obietnic. No jasne, jasne. Dab. Drops. Bup. O. Okej, czy to wytrzymam teraz? Ale jak teraz mam to... A! He? Co teraz miałem tam zrobić? Przecież bym nie pożarła. Wiecie co, ten poziom jest trochę dla mnie zbyt... Nie, jest fajny, chcę go pokazać do końca. Ale to jest też takie trochę... Dość... mocne twierdzenie, że mi się uda to w ogóle dojść do końca tutaj. To jest mocne twierdzenie z mojej strony. O! Myślałem, że to mu się uda teraz wytrzymać, ale nie. Za dużo tych kulek, spieprzaj. Chcę pokazać do końca, ale nie. Nie dzisiaj, trochę wam go pokazałem, wy możecie grać. Japończyk, no serio, oczywiście, to będzie fajne teraz. No dawaj, co tam takiego masz? Oh fuck. Jestem jednym z was! O! Nie wiem, co mam o tym myśleć. Znowu taki... eksperymentalny poziom. No jasne. Spieprzę. Taki poziom, gdzie człowieczek sobie eksperymentował z itemami. Super Mario Bros. Try. 3. The Boss Rush Cave. Boss Rush Cave? Nie! Nie! He? No jak? Jestem głupi, zbyt głupi na to. Kaczgarelabla. No. O! To jest ładne teraz. Co to miało być? Tylko pieniądze, po co mi kasa? Po co mi kasa? Powiedział biedak. O. A! Hej! Co to miało znaczyć? Oni już, no, będziemy trochę potrzebowali na to. Jak to się teraz udało, że tu niby wszystko jest dobrze? O. O fuk. Ono. 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 Co zrobić? Jak tu mam przeżyć? Fuck you. Że niby mam... Muszę być mały, żeby tam przejść, co? Okej. Ty. Zranić mnie! Dzięki. Dzięki, stary. Muszę teraz stąd pójść. Nie! No, ojoj. A. No super. To była teraz moja głupota. No, przestraszyłem. Mogę polecieć dalej od razu. Ale teraz wiem, co i jak. Wiem, gdzie co jest. Tutaj proszę. Pop. No, dokładnie. Dokładnie ty! Mario nie musi kucać. Dużo się tutaj zmieniło, ale nadal jest trudne. I popierdzielone trochę. Niby pomysłowe i tak dalej, ale nie mam ochoty teraz na coś takiego. O! New Super Mario Bros. To, co lubię. Dokładnie. Kocham to. Aha. Czyli mówisz, że tutaj nie przejdę. A, dzięki, stary, dzięki. Tylko co mi... He?
Tutaj. Zapomniałem, że mogę je rozwalać. Pup, pup. I ciapa. I siapa rapa, ukradli mi składaka. No pięknie. Pup, pup, pup. Może będę potrzebował trampoliny, to się przyda jeszcze. Pup, pup, pup. Nie. Wiedzieli, że to się stanie i dali mi tu grzybka. Dokładnie. Jesteście dobrzy. A, patrzcie, pułapka. Po pomocy, co się tutaj dzieje? Super. To jeszcze, raz i jeszcze. No. No brawie. O, myślałem, że spadnie tu. Okej. Ha, wiedziałem, że mogę to zrobić. Ale teraz chyba ciebie będę potrzebował, młody. Chodź tutaj i... Wow. To jest bardzo przydatne. Bardzo cholernie przydatne. Jeszcze więcej, zabij ich wszystkich, zabij, rozwal ich. To chyba tak jest, do tego jest przeznaczone. O, what up. Ciekawe, czy przejdę jeden poziom tutaj. A, patrzcie. Idź tam na dół, zabij go, zabij, zabij, zniszcz. Yeah. Ale czy to jest, było tak zaplanowane, czy tutaj mogę jakoś przejść? Może tu? Wee. Nie. Tak to raczej nie było przemyślane. Okej. A tam na dole nie ma przepaści, okej, rozumiem. Wipu! Nie, czekaj, 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 czy mogę tu jakoś się dostać? No tak, ale nic tu nie było takiego. P-Switch! Ciekawe, czy to tak zaplanowane było, super. Nie radzę sobie z żadnym najłatwiejszym poziomem. Muszę się znowu wgrać. Mimo, że ja nigdy w tą grę nie byłem wgrany, ale no, taki ładny platformer. O! To będzie mógł szybko przejść. Potrzebuję teraz poziomów, które mogę szybko przechodzić. Nie! This is the castle, but it's not Roy's one. Not Roy. A pat. No, przydałoby mi się to teraz, ale jednak... To była teraz moja głupota, to mogę grać dalej. Super. Zarąbiście. Ostatnio coś dużo Mario na moim kanale. Mario Galaxy na streamach, Mario Kart, Mario, 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 Mario... Mario, Mario, Mario! Mario. Mario. No i Mario tutaj to jeszcze. Co wy o tym myślicie? Aha! To był dość dobry plan, ale wykonanie gorsze. Aha! Tu cię mam! Pieprzony gnojek. Ale tu się uda... Boję się trochę. Ty, pup! Yeah! Przeszedłem dalej, ale czy... Daj mi power-upa! Daj mi... O! Wątpię, żeby to było bezpieczne, ale... Nie mogę skakać. Nie mogę skakać. Bo rzucają kośćmi. Jak te... Ten jeden Pokémon, jak się nazywał? Cubone? Chyba tak. Z pierwszej generacji, którego lubię. Lubisz, a nie znasz nazwy. No jesteś super ekstra. No a to mi jeszcze może... Trochę przeszkodzić. Oj, oj, oj. No! Hell no! God, no! Oh, fuck you. Spierdzielaj. Tylko nie ty. Szybko, szybko, szybko. Nie może mnie dostać. Kormek. Ty głupi... Nie. Boję się. Co zrobić? Jeżeli teraz przegram, to... O. Nie, tylko nie ty. Fuck! Kto mi... Mógł mi ktoś powiedzieć, że to jest tak... Co? To jest poziom, który chcę przejść. To jest łatwy, w sumie. Można powiedzieć, że jest łatwy. Jest łatwy. Powiedział i zginął. To było teraz głupie, bo wróciłem się specjalnie. Czemu ja wracam się? Kiedy ja specjalnie tą gałkę analogową jeszcze do tyłu, żeby wrócić, mimo że nie muszę wracać? Do przodu ma być. Jak będę ją trzymał dalej do przodu, to może mi się uda wygrać, może mi się uda przeżyć. Ale nie. Hell no. What a name from, of God? What in God's name?
Fuck you, malafaka. O, ej! Ej, nie skakałbyś, by ci się udało. No super, widzicie jak to wygląda. Ale jestem zadowolony, że wróciłem do tej gry. Może jeszcze poprawię mój skill w platformerach Super Mario. To by był cud, prawda? To by było cud. Gdybym... Może zacznę wtedy też grać w haki. Jak to mogło mnie trafić, to ja nie wiem, ale jakoś mnie trafiło, więc... Ej! Cofnąć się miałeś, do cholery ty pindo. Pindolu. Ale to Japończyk zrobi ten poziom. Ten poziom jest pomysłowy i fajny i w ogóle. Pewnie 50% poziomów w tej grze jest taka, ale no. Z tych, które ja widziałem, to jest jeden z lepszych. Ej, nie chciałem tego... Dobra. Się pogodzę z tym. To był tylko palec mi się ześliznął. Wybaczcie. No, no. Jaki chuj? Jak można to przesłać? Gdzieś tutaj musiały być ukryte coin bloki. Niewidzialne bloki. Monetowe. To co? Ale w końcu grafika Super Mario World. To lubię. Przez chwilę chyba też była, ale nie zwracałem na to wielkiej uwagi. A, teraz pokazuje mi, że tu mam iść. Ej, co to jest? Jakieś... Wesołe miasteczko? Ciekawie to wygląda, trzeba powiedzieć. Atrakcje. Czołgiem pokazują, że tu. O, to fajnie wyglądało. To może być fajne. Nie. Dobra, to jeszcze raz. To mi się podoba jak na razie. To Funland, no? Funland. Ciekawe, czy muszę się ruszać. Chyba nie. O, przydałoby mi się. Będziesz jeszcze? A tu będziesz? A tu będziesz? Tu będziesz? Nie. Ale mogę wrócić. Oczywiście, że zniknął. Spieprzaj. I tak chciałem zginąć. Ale to na górze fajnie wygląda, jak taki fajerwerek. Ludzie są pomysłowi w tych, jeżeli chodzi o tą grę. No ludzie, teraz przy następnych odcinkach będziemy sobie próbowali ten challenge przejść przez parę odcinków, bo ja do 18 minut i ani jednego mi się nie udało przejść. Może to będzie pierwszy. Jej! Ale power up mi się przyda. Uj! O! Mogę tu skoczyć? Dla mnie nowe. Teraz prawdopodobnie nie będę musiał się ruszać. No właśnie. O, fuck you, mać. Co to było do cholery? No może jednak przeskoczę przez tego Coopera, tak. Może mały spin jump? Mały spin jump. Spin jump będzie dobry. Spin jump będzie pasował. Ej, ty! Proszę bardzo. Jako, że długo mnie nie było, to dam wam tutaj... No, w tej serii mnie nie było. Oh, fuck. To dam wam dzisiaj trochę dłuższy odcinek. Może tak pół godziny, zobaczymy. Czy w 10 minut uda mi się przejść trochę więcej. O, to wyglądało dość zabawnie, ale to... To jest więcej przeszkód. No, prawdziwy fun park, wiesz? Normalnie to ja muszę siedzieć i nic nie robić. Na wesołym miasteczku, ale... Craig! Co to za imię? Craig! Jesteśmy w South Parku, czy jak? Craig! Ja bym nie chciał się nazywać Craig! Fuck you. Serio. Okej! Okay. F5? Nie działa. 3. Ten poziom jest moim marzeniem. Jak sen taki prawdziwy, to takie marzonko małe. Pa, 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 pierdalaj ty szmato, zaraz ci przywalę, bo wtedy będzie muzyka się zmieniała. Ej. Jestem po nagraniu paru odcinków z Duel Destiny i muszę powiedzieć, że... No całkiem ładnie wyszły, całkiem ciekawie. Jeszcze super zajebiście. Czekać tylko i czekać. Gramy! Co to? Jak wymyślić tą... Jak nazwać tą grę? Grzybobol, coś takiego. Grzybobol. Grzybobobobol. No. Jak wytrzymać z życiem? Ej, co to było? Walnąć się w głowę chcę przez tą moją głupotę. Co ja teraz... Raz z refleksu za szybko kliknąć.
za szybko wcisnąć skok, albo niepotrzebnie wcisnąć skakanie i już tak wygląda, no super. Nie masz tam wchodzić. Jeżeli oczekujecie skill, to jesteście w dobrym miejscu. Tylko o fałszywym czasie. I przy fałszywej grze. Skill to ja mam jedynie przy... niczym. O, przeżyłem to. Nieźle. Nie! Mogę moje życie tutaj przetrzymać. No, ten. No. Gdzie on spadł? Co to było? Słyszeliście to? Dziwne. Funland! Ja ci... mam wiele zabaw. Dobrze się z tym bawię. Funland. Ci zaraz dam Funland. Łapapa. Hej! Żygać mi się... Co? Jak teraz z tego spadł? Spieprzaj. Ile poziomów już wam pokazałem, a ile nie przeszedłem? No. A może też wszystkie życia stracimy i nie przejdę tego w ogóle? Z 16 mam przejść! Daj mi jakiś taki łatwy, nędzny poziom od byle kogo. A tak, wybrałem specjalnie trudne poziomy, co? To mi wygląda ciekawie. Jeżeli tutaj dostanę tego grzybka, mogę mieć szczęście. O. The fuck? What? Co? Ej! Zapomniałem, że jest, że jestem nieśmiertelny, kiedy mnie zaatakują. Dobra, czekajcie. Potrzebuję tego power-upa, to jest jasne. Potrzebuję go tak tam daleko. Fuck! Fuck! Udało się prawie! Udało! Jeszcze raz. Dzia! Nie! No super, 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 zajebiście, zajebiście. Brawo! Dla was wszystkich jebanych sukinsynów. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. To jest dość łatwy poziom, tylko to jest właśnie taki poziom, którego chciałem. Halo, cześć. O! Udało się. No wow. Czy tak musi być? Okej. Okay. Poczekać aż sobie pójdą. No cześć. Wow. Niesamowite to jest. Co mam teraz zrobić? Mam tylko czekać? Bo się tu cały czas zmniejszają. To dobry plan. Jeszcze tylko trochę się zmniejszą ci dwaj tutaj, to będzie dobrze. Jak to wygląda, jak oni tutaj przechodzą tak grupowo? Co oni mają tam na dole? Brody, czy co to ma znaczyć? Grzyby. Szybciej! Machiny! Ich werden will tenen spielen! Dawaj. Chodź, chodź, chodź! No chodź, chodź, chodź! O, jaki słodziutki! Jeszcze nadal za wysoko. Tu jak góry też nie wskoczę. O! O! Trochę sobie pofarmuję. Gdybym był wario, to by było to, to bym chciał tutaj cały czas zbierać. O. Super. O. Patrzcie. Prawie się udało. Jeszcze tylko raz. Jeszcze tylko... Nie no, w sumie trochę bardziej. O. Teraz... Nie. Myślałem, że doskoczę tam. Ile mam czekać? No. 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 Boli, ale muszę. Nie chcę mi się czekać tutaj dalej albo próbować tego głównie. Uli! Z Niemczech. Z Niemiec. Typowy Niemiec. Dlaczego nie mam Polaka żadnego Bassmaster? Use arrows and save the shells.
Use arrows? Jak mam ich używać? Wow. Jestem za głupi, żeby to zrozumieć, co ona ode mnie chce. Jiraiya! To jest, wygląda trochę jak Jiraiya! Ale Japończyk, jeśli to jest trochę niebezpieczne. Fucking god. Co teraz? O! Mam używać drzwi, okej. Okay. Spróbuję to jeszcze raz. Mam 64 życia. Jest szansa na to, że nie umrę. Odpowiednim momencie. O! Udało się. O! Tu powinienem trochę biec, no. No, nie zauważyłem tego, wiecie? Dobra. Przynajmniej jeden poziom chcę tutaj zrobić w tym podcinku. O! 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 No! I don't care. No, dobra, spokojnie. Jak mogłem to zrobić? Pajamela, name that door. You shall not pass. Andrzej. Fred. Wiem, że name nie oznacza tego, co ja teraz zrozumiałem, ale no cóż. Dość tego. Ktoś wymyślił sobie fajną zagadkę, ale ja nie potrafię skakać. Jay! Bowser's Escape. To ja mam zazwyczaj uciekać. O! Ucieczka przed Bowserem. I... see. No. Dobra, to jest fajny pomysł. To jest fajny pomysł na poziom. Ucieczka przed Bowserem. Ale dobra, zobaczymy. Może mi się uda jeszcze. Taki długi nie może być ten poziom. Oby taki długi nie był. Szybko! Proszę bardzo. Hup! 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 Łeb! Wow! O! O! Jak szkoda. Tu muszę doskoczyć. Tutaj na tą linię taką. Dobra, zobaczymy. Na ten, jakby to nazwać. Na tu ruszające się coś. Tą linę ruszającą się. Jak u rowera. Ej! No! Głupi jestem. O, dupa mi się zaświeciła. Czerwony tyłek. Brzmi jak ta... Czerwony tyłek, to brzmi jak imię takiego Indianina. Czerwona dupa. Czerwony tyłek, znaczy się. O, to było teraz rasizm. O, fuck. Nie. Tak nie miałem tego na myśli. O, chcę tu, żeby mi się udało robić to. Super! No teraz widzicie, dlaczego macie oglądać u mnie Mario Makera. Bo umiem grać. No dlaczego nie skoczyłeś jak... Kurwa! Klikam tutaj ten jebany przycisk skakania, ale nie! No nie damy ci skakać. Zamknij mordę, psie. Jesteś... niegodny bycia moim krebim. Krebi! Daj mi knopa! Daj knopa! Daj knopa! Fuck! Ty! Daj knopa! Knopas! Zap! Normalnie jak marzenie. Marzyłem, żeby przechodzić taki poziom. O! Oczywiście! 1 centymetr za daleko! Oczywiście! Bo nie mogę się tego trzymać! J.J. Abrams, czy co? Ty! Co prawda Star Wars 7 były fajne? Co prawda... ci, którzy uważają, że się znają, myślą inaczej, ale... no wiecie, oni nie mają pojęcia! Szybko!
J.J. Abrams. I co teraz? O. Wow, szybka ucieczka. Wow, mogłem teraz sobie tu poradzić ładnie, ale nie, jestem Geralt i dupa mnie swędzi. 50 żyć jeszcze, mimo że tyle straciłem. I 31 minut już nagrywam, okej. Pełna koncentracja, zajebioza. O, tak. Szybko, tu jesteś ciężki, jesteś gruby. Powinno szybciej opadać. Uja! Bon voyage. Wyrzucił mnie. Jak takiego śmiecia, jak takie chusteczki po fapanku. Co? Że niby ja? Nie. Nie jestem chusteczką, cholera jasna. Jestem... Mario. Grzebie w gównie, ale no... Ale nie śmierdzę. Lubię moją pracę, ha. Mario jest hydraulikiem, dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze. Teraz wiecie! To będzie najdłuższy odcinek, w którym nawet jednego poziomu nie przeszedłem. To jest chyba rekord polski bycia złym graczem. Nie przeszedł ani jednego poziomu w 30 minut, ponad. Szybko, Bowser jest jeszcze daleko! Hop, pup, pup. Ucieczka przed Bowserem może... Kurczę, jak Star Warsach 1. Hejau! Udało się. Prawie by się udało. Super, zajebiście! Mogli się odrzucić od tej ściany! Ja ci zaraz dam, ty pindot! Pizdolu, ty pierdolo! Spierdolina Marion! Marion? Dokładnie, będę cię nazywał teraz Marion, a nie Mario. Marion! Marion to imię żeńskie, tak przy okazji, dla tych, którzy nie wiedzą. Czyli dla 50%. Ty? Ach, Mario, jeżeli wygrasz tutaj, to będę cię nazywał Matka Teresa. Nie będę cię tak nazywał. Mariona... Mariola. Mariol. Martin. Martin Freeman? Nie, Marion jest lepsze. Marion, ty mała szmatko. Zgol sobie wąsa i będziesz naprawdę wyglądał jak kobieta. Taka z takim grubym nosem, wiesz? Bez wąsa jego nos byłby jeszcze większy, tak przy okazji. Pewnie dlatego zapuści wąsa, tak samo jak Hitler, bo myślał, że jego wąs jest zbyt... No, duży. Super, to jest zajebiste, co ja tutaj produkuję. Ile życiu straciłem? No połowę w 30 minut. Nieźle. Chcę to gówno przejść. Jeżeli wam się podobało za życie aktualnie przeszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty, a ja... Zaraz zmienię...